zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Zanim podzielę się Słowem Bożym, chciałbym przede wszystkim podziękować pastorowi zboru Betel i wam wszystkim za to, że zaprosiliście nas do tego, byśmy w to wielkie dla nas wszystkich święto mogli razem Boga wielbić. Dziękuję za ten przywilej, że mogę podzielić się Słowem Bożym. Witam wszystkich wiernych ze zboru Betel w Ustroniu, jak również ze zboru Wspólnota Ewangelii ze Skoczowa, którego mam zaszczyt być pastorem. Witam też was wszystkich, którzy zdecydowaliście się włączyć do tej transmisji i razem z nami przeżywać Wielkanoc, przeżywać to wielkie święto Zmartwychwstania Pańskiego. Te święta są dziwne. Nie było chyba nigdy takich świąt wielkanocnych jak te. Nie wiem, jak jest w waszym przypadku, ale mnie cisną się na usta dwie kategorie pytań. Po pierwsze, gdzie? Gdzie są nasze wystawne nabożeństwa i obrzędy? Gdzie są tłumy w naszych kościołach? Gdzie są ci, którzy przychodzą do kościoła tylko od Wielkiego Święta? Gdzie jest Bóg? I druga kategoria pytań zaczyna się od słowa co. Co mamy teraz robić? Co z nami będzie? Co będzie z naszym zdrowiem? Co będzie z gospodarką i naszym domowym budżetem? Tych pytań można by mnożyć. Każdy z nas zadaje sobie takie czy inne pytania. I dzisiaj chciałbym razem z wami poszukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania w Słowie Bożym, a konkretnie w ewangelicznych opisach pierwszej Wielkanocy, która też była dziwna. Nie było wówczas wystawnych nabożeństw, obrzędów ani tłumów w kościołach. Było kilka wystraszonych, zdezorientowanych i zdezorganizowanych osób. A przynajmniej jedna z nich miała ogromne poczucie winy. Ewangeliści mówią nam, że przy pustym grobie Jezusa Chrystusa w ten niedzielny poranek była Maria Magdalena, Maria Jakubowa, Salome, Joanna i prawdopodobnie jeszcze dwie, trzy kobiety niewymienione z imienia. Był też Piotr i Jan. Co najważniejsze, był tam Jezus, który powstał z martwych. Wiele się wydarzyło, wiele głębokich prawd jest zawartych w tych opisach, w tych faktach. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na cztery z nich, które, jak wierzę, Pan Jezus szczególnie położył mi na sercu, aby się podzielić tym z wami. Po pierwsze pytanie, w jakiego Jezusa wierzę? Zachęcam cię, byś zadał sobie teraz to pytanie. W jakiego Jezusa wierzysz? Martwego czy żywego? Możesz powiedzieć, no oczywiście, że w żywego. Przecież w moim credo jest napisane, że Jezus powstał z martwych. Ale to pytanie zadaję celowo, ono jest bardzo głębokie. Bo jeśli spojrzymy na to, co działo się tego pierwszego wielkanocnego poranka, to będziemy widzieć, że kobiety nakupiły pachnideł, aby zgodnie ze zwyczajem dopełnić pogrzebowych rytuałów i namaścić martwe ciało Jezusa. Właśnie dlatego przyszły do grobu. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że kobiety nie przyszły do grobu, aby spotkać się tam ze zmartwychwstałym Jezusem, ale żeby namaścić ciało martwego Jezusa. One zaufały Jezusowi. One podążały za Nim. Przyszły za Nim aż z Galilei do Judei, do Jerozolimy. Były przy ukrzyżowaniu. Dwie z nich były w momencie, gdy Józef z Arymatei i Nikodem składali ciało Jezusa do grobu. I teraz przyszły do Jezusa nie po to, by świętować Jego zmartwychwstanie, ale żeby namaścić zgodnie ze zwyczajem Jego martwe ciało.
kochały Jezusa, służyły Jezusowi, ale dla nich wtedy Jezus był martwy. I gdy dotarły do grobu, spotkały się tam z aniołami, dwoma aniołami, którzy przy tym pustym grobie zadali im pytanie zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 24, wersecie 5 i 6. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Aniołowie byli zdziwieni, zaskoczeni, że kobiety przyszły szukać żywego wśród umarłych, że przyszły na cmentarz, podczas gdy Jezus powstał z martwych. I aniołowie dodali, nie ma go tu, zmartwychwstał. Wyraźnie tutaj widać zdziwienie aniołów. Dlaczego tu jesteście? Dlaczego go szukacie wśród umarłych? Czyż Jezus parokrotnie nie zapowiadał, że trzeciego dnia powstanie z martwych? Przecież mówił o tym. Nie ukrywał tego. I to był właśnie ten trzeci dzień. A jednak kobiety przyszły namaścić martwe ciało Jezusa. Miały szczere serca i dobre intencje. Ale gdy Jezus był już żywy na nowo, gdy powstał z martwych, one wciąż niosły te pachnidła, żeby dopełnić pewnych obrzędów na martwym ciele Jezusa. Wiele razy zauważyłem w swoim życiu, że tak naprawdę służę nie jeden raz martwemu Jezusowi. O tak, wyznaję zmartwychwstanie. O tak, gdyby ktoś mnie zapytał, to powiedziałbym oczywiście, Jezus powstał z martwych. On żyje, chwała Panu, alleluja. Ale jak to wygląda w praktyce w moim życiu? Gdy budzę się rano, gdy jest ciężko, gdy coś nie układa się w moim małżeństwie, gdy nie rozumiem do końca moich dzieci, które dorastają i zmieniają się, gdy nie rozumiem okoliczności, gdy ktoś mnie zrani, gdy stoję przed wyzwaniem, które mnie przerasta, gdy ponoszę jakąś stratę, jak to wtedy wygląda? Czy Jezus rzeczywiście żyje? I zauważyłem w swoim życiu, iż wielokrotnie funkcjonuje tak, jakby On nie żył. I gdy patrzę na nasz kraj, to widzę, że wielu naszych rodaków postępuje podobnie. Być może wielu z was jesteście jak te kobiety. O tak, Jezus jest kimś ważnym dla was, macie szczere i dobre intencje, ale odprawiacie jedynie obrzędy na martwym ciele Jezusa. On nie żyje, On nie jest obecny w waszym życiu. No dobrze powiesz, ale jak tak, po czym mogę rozpoznać, czy służę martwemu Jezusowi, czy żywemu? Ta historia pokazuje nam pewne wskazówki. Jest ich więcej, ale ja chciałbym skupić się na trzech. Takich objawach, symptomach tego, że służę martwemu Jezusowi, choć wyznaję żywego Jezusa. To jest paradoks. Po pierwsze, służę martwemu Jezusowi, choć wyznaję żywego, jeżeli Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym nie wypełnia moich myśli, nie kieruje nimi, nie kontroluje moich emocji. Zwróćcie uwagę, główną przyczyną, dla której kobiety wciąż służyły martwemu Jezusowi, była bardzo prosta prawda. Zapomniały o tym, co Jezus powiedział. Jezus już wcześniej proroczo zapowiedział swoje ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Gdyby te kobiety pamiętały o tym, co Jezus powiedział, gdyby to zapadło głęboko w ich serca, gdyby nie pozwoliłyby okoliczności, szatan i siły demoniczne, ich własne emocje wykradły słowo Jezusa z ich serc, to tego poranka wyczekiwałyby zmartwychwstania. To wiedziałyby, że te pachnidła są niepotrzebne. Nie trudziłyby się. Tak, miały szczere intencje, nie zrozumcie mnie źle. I ty też masz szczere intencje, ja też często mam szczere intencje. Chcemy służyć Bogu, ale tak naprawdę ten Bóg, Jezus, jest
w praktyce martwy w naszym życiu. Nie żyje. Te kobiety zapomniały o tym, co powiedział Jezus. Mam do ciebie pytanie. Czy wiesz, co mówi to słowo? Czy pamiętasz obietnicę Jezusa? Czy czytasz to słowo? Czy karmisz się nim? Czy je zgłębiasz? Czy rozmyślasz nad nim? Czy o nim rozmawiasz w grupach domowych? Czy słuchasz, gdy ktoś naucza tego słowa? Czy przeżywasz je na co dzień? Czy pamiętasz, czy naprawdę pamiętasz o tym, co tu jest napisane? Bo jeśli nie, jeśli to słowo nie jest dla ciebie ważne, nie jest treścią twojego życia na co dzień, to służysz martwemu Jezusowi. Tak, kredo masz poprawne. Twoje wyznanie wiary jest bez zarzutu, ale w praktyce na co dzień żyjesz tak, jakby Jezusa nie było. I masz mnóstwo problemów, których nie musiałbyś mieć. To jest najpoważniejszy objaw. Słowo Boże, jak ważne jest dla mnie. Czy jest treścią moich myśli? Czy kontroluje moje emocje i decyduje o tym, jakich dokonuję wyborów? Kolejny symptom tego, że służę martwemu Jezusowi. On wypływa z tego pierwszego. Ponieważ Słowo Boże nie kontroluje moich myśli, zapomniałem o tym, co powiedział Bóg, nie karmię się tym na co dzień, to gdy pojawia się problem, usiłuję sam go rozwiązać, a nawet pomóc Panu Bogu. Te kobiety miały bardzo poważny problem. Ich ukochany mistrz został brutalnie zabity. Został zdradzony przez jednego ze swoich najbliższych współpracowników. Inni poszli w rozsypkę. Nie wiadomo było, co wydarzy się następnego dnia. Strach, panika, dezorientacja. To są uczucia, które też targają teraz z nami w czasie tej pandemii. To spadło nagle, jak grom z jasnego nieba. I nie wiemy dokładnie, co będzie dalej, co przyniesie jutro. Nikt nam nie daje gwarancji. I podobnie było w życiu tych kobiet. Ale ponieważ one zapomniały o słowie Jezusa, to próbowały same zmierzyć się z tym problemem. Rozmawiały w drodze do grobu, kto nam odwali kamień. I posłuchajcie tego uważnie. Chciały namaścić ciało Jezusa, martwe ciało Jezusa, pomóc Bogu. Jezusa, którego Bóg wzbudził już z martwych. Pomyśl o tym, jeśli oddalamy się od Boga, Jezus w praktyce nie jest dla nas żywy, to próbujemy zrobić coś, co Bóg już uczynił. A nawet uczynił o wiele więcej. I moglibyśmy z tego skorzystać, ale dla nas w praktyce, w tym danym dniu, w danej sytuacji, Jezus nie żyje, jest martwy. I wreszcie kolejnym symptomem jest to, że skupiam się na swoich okolicznościach. To jest mój fokus. I ulegam panice. Zamiast odpoczywać w Bożej obecności w moim życiu. Bo przecież On żyje. Jezus już wtedy żył. Żył na nowo. Ja też mogę trwać w społeczności z Jezusem na co dzień. Dlatego jeśli pragnę służyć żywemu Jezusowi i oszczędzić sobie całej masy problemów i niepotrzebnych zmagań i rozterek i wątpliwości, to powinienem regularnie sięgać do tego słowa, czytać je, zgłębiać, poświęcać na to dużo czasu, każdego dnia, aby dokładnie pamiętać, co Jezus powiedział, co Bóg obiecał, co Bóg nakazał i czego zakazał. Aby mógł tym żyć na co dzień. A potem skupić się na Bożej obecności w moim życiu. On jest obecny w moim życiu we wszystkich okolicznościach. I On mnie chce poprowadzić. I dobrze wiemy z historii ewangelicznych o tym pierwszym poranku po zmartwychwstaniu, że gdy kobiety i potem pozostali spotkali się w końcu z żywym Jezusem. To wszystko się zmieniło. Ale gdzie? Nie wokół nich. Okoliczności były takie same. Jedno się zmieniło. Jezus przestał być martwy.
To się zmieniło. Jezus zaczął żyć, ale o tym za chwilę. A teraz kolejna ważna prawda. Maria Magdalena była przy krzyżu, była przy pochówku Jezusa, była przy pustym grobie. Wszyscy ewangeliści o niej mówią. Ona najczęściej się pojawia we wszystkich opisach ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Pana Jezusa. Dlaczego tak jest? Myślę, że jednym z powodów, dla których wszyscy ewangeliści podkreślali, słuchajcie, przy krzyżu Jezusa była Maria Magdalena. Gdy go chowano do grobu, ona też tam była. I ona również była przy pustym grobie i jej pierwszej objawił się zmartwychwstały Jezus. Oni byli tym tak podekscytowani i mówili o tym wszystkim, ponieważ wiedzieli, kim była wcześniej. I proklamowali moc przemienionego życia. Życia, które było spisane na straty, ale życia, które spotkało się z Jezusem i Jezus zmienił to życie. Biblia mówi w Ewangelii Marka w rozdziale 16, wersecie 9, że Pan Jezus wypędził z Marii Magdaleny 7 demonów. Demony to są złe duchy, duchy nieczyste, tak je nazywa Biblia. Upadli aniołowie na usługach diabła. Ich jedynym celem jest zniszczyć życie człowieka. One przychodzą tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Jeśli demonowi uda się kogoś opętać, zawładnąć nim, to wyniszcza jego życie jeszcze bardziej. Kontroluje to życie całkowicie. A ta kobieta, zanim spotkała się z Jezusem, miała 7 demonów. Aż trudno to sobie wyobrazić. Jedna kobieta kontrolowana przez 7 demonów. Możemy tylko przypuszczać, jak wyglądało jej życie. Nałogi, rozwiązłość, poważne wady charakteru, zerwane relacje z ludźmi, bo nie liczyła się z innymi. Taka femme fatale, kobieta fatalna, modliszka. Toksyczna. Miała bardzo niski obraz samej siebie, skrywany pod maską arogancji. Ale pod tym wszystkim kryła się wielka potrzeba miłości, akceptacji i zrozumienia. I była bezradna, była zniewolona, nie tylko przez swoje własne złe decyzje, ale przez samego diabła i jego demony. Nie była w stanie się z tego wyzwolić, nie była w stanie się z tego uwolnić. Wyniszczała siebie i innych. I ludzie ją dobrze znali. Wiedzieli, kim była. I wtedy na swojej drodze spotkała Pana Jezusa. I Pan Jezus przyszedł do niej ze swoją mocą, mocą swojej miłości, mocą swojego krzyża, mocą zmartwychwstania, mocą samego Boga. I na Jego słowo, na Jego rozkaz te demony musiały ją opuścić i opuściły ją raz na zawsze i została uwolniona. Jeśli jakimś zrządzeniem Bożej opatrzności słuchasz nas teraz, słuchasz mnie teraz, a jesteś w swoim domu przemocowcem, alkohol leje się strumieniami i zrujnowałeś kolejne święta swojej rodzinie, swoim bliskim, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w niewoli diabła, w niewoli demonów. Wpuściłeś do swojego życia, do swojego domu demony, które cię niszczą. Sam sobie nie poradzisz. Teraz nawet nie ma grup wsparcia, terapii grupowych. Wszystko jest pozamykane. Nie masz dokąd się udać. Ale chcę ci powiedzieć, że jest ktoś, kto może ci pomóc. I tym kimś jest Pan Jezus Chrystus. Nie martwy, ale żywy. Potrzebujesz się z Nim spotkać. Tu, gdzie jesteś, taki, jaki jesteś. On pragnie przyjść do twojego życia, do twojego domu. Tylko On może poradzić sobie z tym zniewoleniem. Tylko On może wypędzić demony z twojego życia, z twojego domu. Tylko On może pokonać diabła. Tylko On może dać ci wolność i nowe życie, tak jak uczynił to w przypadku Marii Magdaleny. Jej życie zostało całkowicie zmienione. Podążała za Jezusem. I twoje również może być zmienione. Ale musisz postawić na Jezusa. Sam sobie nie poradzisz. Jakżeż wielu ludzi
w beznadziejnej sytuacji, podobnie jak Maria Magdalena, zniewolonych, wyniszczonych przez własny grzech, zawołało do Jezusa i On ich uwolnił i dał im nowe życie i Tobie również może dać to nowe życie. I coś niezwykłego. Ta kobieta zniewolona przez demony, ta modliszka, ta femme fatale, ta kobieta fatalna została wybrana przez Boga, aby jako pierwsza spotkać się ze zmartwychwstałym Panem. Na początku Go nie poznała. Widzisz, nie jest łatwo uwierzyć, że Jezus żyje. Ona rozmawiała już z Nim i myślała, że to ogrodnik. Pamiętam, gdy pierwszy raz usłyszałem tę historię jako mały chłopiec, dziwiłem się. I wyobrażałem sobie tę scenę, jak Maria Magdalena rozmawia z Jezusem. I w tej rozmowie następuje przełom, gdy Jezus zwraca się do niej po imieniu. W Ewangelii Jana w rozdziale 20, w wersecie 16. Mario, przemówił Jezus. Ona zaś obróciła się i zawołała po hebrajsku Rabbuni, co znaczy nauczycielu. Od razu go poznała, gdy wypowiedział jej imię. Osobista relacja. Gdy wypowiedział jej imię, ona wiedziała, kim on jest. Poznała go. Biblia mówi, że Jezus woła swoje owce po imieniu. On również ciebie dzisiaj woła po imieniu. Mówi dzisiaj do ciebie, wypowiada twoje imię, pyta, jaki masz problem? W czym mogę ci pomóc? Z czego mogę cię wyratować? Od czego mogę cię uwolnić? W czym mogę cię wesprzeć? Jestem tutaj. Jestem w czasie tej pandemii. Jestem obecny w twoim domu. Jestem wszędzie obecny. Jestem gotowy ci pomóc i wołam ciebie po imieniu. Czy rozpoznajesz głos Jezusa? Głos, który woła ciebie po imieniu. Mario. Och, ten głos ją kiedyś uwolnił. Ten głos ją potem prowadził, to był jej nauczyciel. Potem na krótko straciła ten głos, gdy Jezus został ukrzyżowany. Myślała, że już na zawsze. Ale tak nie było. Ponownie usłyszała ten głos. Już nigdy nie przestała go słyszeć, bo Jezus żyje. Zachęcam ciebie. Wykorzystaj te święta, wykorzystaj te kwarantannę, żeby spotkać się z Jezusem, żeby spotykać się z Nim. Taki, jaki jesteś. Możesz być zdezorientowany, mieć wątpliwości, możesz na początku Go nawet nie rozpoznać. Ale jeżeli spędzisz trochę więcej czasu z Jego Słowem, w modlitwie, gdzieś nawet w jakimś wyciszeniu, to wcześniej czy później rozpoznasz Jego głos i będziesz wiedział, że Jezus do ciebie mówi. Gwarantuję ci to. I tak na marginesie tego pierwszego dnia Jezus objawił się 5 razy i z wyjątkiem jednego wszystkie te ukazania się Jezusa są opisane dość dokładnie. Nic nie wiemy o spotkaniu Piotra z Jezusem, które odbyło się tego pierwszego dnia. W którymś momencie, już po spotkaniu z kobietami, najpierw z Marią Magdaleną, potem z pozostałymi kobietami, Jezus osobiście spotkał się z Piotrem. Jeszcze zanim spotkał się z uczniami idącymi do Emaus, jeszcze zanim później pojawił się w pokoju, do którego drzwi były zaryglowane i spotkał się z niemal wszystkimi apostołami, spotkał się z Piotrem. I zastanawiałem się ostatnio, dlaczego nic nie wiemy o tym spotkaniu. Wiemy, że Piotr zaparł się Jezusa, miał ogromne poczucie winy, zawiódł bardzo. Myślę, że potrzebował osobistego spotkania z Jezusem, o którym będzie wiedział tylko on i Jezus. To jest bardzo głęboka prawda. Spotkanie z Jezusem, o którym wie tylko on i ty. Każdy z nas tego potrzebuje. Życie Piotra
zmieniło się na zawsze. Nie wiem, jak przebiegała ta rozmowa. Nie wiem, czy była łatwa, czy trudna, ale wiem, że Jezus przyszedł do swojego ucznia, który tak bardzo go zawiódł. I spędził z nim czas, objawił mu się jako zmartwychwstały. I zachęcam również ciebie. Rozwijaj bliską więź z Jezusem. Miej z nim swoje słodkie tajemnice. On żyje, on pragnie je z tobą dzielić. Są być może grzechy w twoim życiu, na pewno są takie w moim, o których nie wie nikt, poza tym, który mi je wybaczył. Poza Bogiem objawionym w Jezusie. Spotykajmy się z naszym Panem. Jak już wspominałem, Jezus ukazał się również większemu gronu swoich uczniów. Już wieczorem, w ten pierwszy dzień po zmartwychwstaniu. I wtedy było tam 10 apostołów. Nie było Judasza, który niestety się powiesił. Nie było Tomasza, który wyszedł. Byli dwaj uczniowie, którzy wrócili z Emaus. I jeszcze jakieś inne osoby, nie wiem dokładnie kto. Biblia mówi, że ze strachu uczniowie zaryglowali drzwi. Bali się. Myślę, że w czasie tej pandemii chyba dominującą emocją, jaką odczuwamy, jest strach, niepewność. Walczymy z niewidzialnym wrogiem. I taki strach właśnie, taką niepewność odczuwali apostołowie, odczuwali uczniowie. I wtedy czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 20, wersecie 19, że zjawił się Jezus. Właśnie wtedy zjawił się Jezus. Stanął pośród nich i powiedział: pokój wam. To było jak uciszenie burzy kiedyś na jeziorze. Jezus przychodzi już do większej grupy swoich uczniów i mówi: pokój wam. Jezus się nie zmienił. On dzisiaj pragnie przyjść do twojego domu, gdzie być może ukryłeś się ze strachu, może tylko z wyrachowania, może ze zwykłego posłuszeństwa. Nie ma znaczenia. Jezus chce tam przyjść. Chce przyjść do twojego domu. Chce przyjść do twojego serca i chce przynieść tam pokój. Przede wszystkim pokój z Bogiem. Jezus objawił się swoim uczniom jako zmartwychwstały Pan. Jako ten, który pokonał grzech, pokonał diabła, pokonał ten świat, pokonał śmierć. I gdy mówił im: pokój wam, to mówił im: macie pokój z Bogiem przez wiarę we mnie. Wasze grzechy zostały przebaczone. Jesteście usprawiedliwieni z łaski za darmo. Gdy mówił: pokój wam, to mówił im wszystkim, Piotrowi i wszystkim innym: przynoszę wam pokój z samymi sobą. Usuwam brzemię poczucia winy i strachu z waszych barków, z waszych serc. Przynoszę też pokój między wami. Przynoszę wam wzajemne przebaczenie. I zachętę do wzajemnego wsparcia zamiast rywalizacji. Przynoszę wam też pokój z okolicznościami. Już nie będą was przytłaczać, bo ja żyję. Mówi Jezus. Okoliczności mogą się nie zmienić, ale nie będą już kontrolować waszego życia. Teraz, dzięki mojej mocy, to wy będziecie je kształtować. I możecie, niezależnie od okoliczności, wejść w odpocznienie i doznawać mojego pokoju, a nawet radości. Możecie być ludźmi nadziei. Drodzy przyjaciele, ten pokój, który wtedy przyniósł Jezus, który on zaoferował swoim uczniom, był możliwy tylko dlatego, że zmartwychwstały Pan był tam z nimi. Gdyby oni dostali list wtedy i było napisane: miejcie pokój, to by nic nie zmieniło. Gdyby sobie nawzajem mówili: musimy mieć pokój, wyznajemy, że mamy pokój.
Ogłaszamy, że mamy pokój. Nic by się nie zmieniło. Ten pokój przyszedł do nich w osobie Jezusa Chrystusa, w osobie zmartwychwstałego Pana. Oni otrzymali ten pokój dlatego, że sam Jezus znalazł się pośród nich. Był z nimi. Wiedzieli, że to jest On. Rozpoznali Go. I dlatego zachęcam Ciebie, otwórz swoje serce, otwórz swój dom dla Jezusa, bo nie będziesz mieć prawdziwego pokoju bez Niego. Jeżeli służysz Jezusowi, a nie masz Jego pokoju, to służysz martwemu Jezusowi. Pokój, prawdziwy pokój można mieć tylko dzięki obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I wreszcie, kończąc to słowo, które Pan położył mi na sercu, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną prawdę. W Ewangelii Jana w rozdziale 20, w wersecie 21, w czasie tej samej rozmowy, już z większą grupą uczniów, w czasie tej rozmowy, gdy Jezus przyniósł im pokój, padają jeszcze takie słowa. Pozwólcie, że zacytuję ten werset. A Jezus znów im powiedział: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Jezus nie tracił czasu. Słyszycie, co mówi do was teraz Duch Boży? Jezus nie tracił czasu. Gdy powstał z martwych, tego samego dnia spotkał się ze swoimi apostołami i powiedział im: posyłam was. Jak mnie Ojciec posłał, tak ja was posyłam. Mam dla was zadanie do wykonania. I drodzy przyjaciele, tego dnia nie było tłumów, nie było nabożeństw, nie było procesji, nie było chórów. Była garstka ludzi z wątpliwościami, poranionych, z poczuciem winy, zdezorientowanych i zdezorganizowanych. Ale do nich właśnie przyszedł zmartwychwstały Pan i nadał nowy kierunek i sens ich życiu. Przyniósł im pokój nie po to, żeby teraz rozkoszowali się tym pokojem. Nie po to, żeby stworzyli sobie jakąś strefę wygody, w której spędzą błogo resztę swoich dni. On tam do nich przyszedł, aby ich posłać. Aby ich posłać. On miał dla nich posłanie i powiedział: słuchajcie, ja nie wziąłem się znikąd. Mnie posłał mój Ojciec. Miałem wszystko w niebie. Jestem Bogiem odwiecznym, Synem Boga żywego. Współistotny z Ojcem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Byłem otoczony boską chwałą od wieków na wieki. Ale Ojciec mnie posłał jako Zbawiciela świata. I zostawiłem swoją chwałę, zostawiłem swoją pozycję, zostawiłem swój tron i przyszedłem na ten świat jako sługa, jako Syn Człowieczy. Stałem się człowiekiem. Przyszedłem dla was i dla wszystkich innych, aby przynieść im zbawienie. I byłem posłuszny Ojcu aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. I wziąłem na siebie grzech całego świata. Stałem się grzechem za was. I powstałem z martwych. I dokonałem dzieła odkupienia. A teraz posyłam was, abyście to dzieło odkupienia zanieśli innym, abyście je proklamowali, abyście je ogłosili. Jezus zleca im misję. Drogi przyjacielu, nie trać więcej czasu w swoim życiu. Otwórz swoje serce dla Jezusa. Otwórz swój dom dla Jezusa. Przyjmij Jego przebaczenie. Przyjmij Jego pokój. A potem pozwól Mu, żeby Ciebie posłał. Żeby Ciebie wysłał. Żeby dał Ci zadanie do wykonania. Kilka tygodni później Piotr, jeden z nich, wygłosił kazanie i 3000 osób się nawróciło i zostało uczniami Jezusa. Jezus posłał swojego ducha, który umocnił uczniów, uzdolnił ich do tego, by mu służyć i głosić Ewangelię, który został z nimi, jest z nami dzisiaj. I drodzy przyjaciele, gdy o tym myślę, gdy myślę o tej epidemii koronawirusa, gdy myślę o tym, że znaleźliśmy się wszyscy w naszych domach, możemy jak nigdy utożsamić się z tą garstką ludzi wtedy, tego pierwszego dnia. Jesteśmy rozproszeni. Z pastorem Bogusławem tu przed nabożeństwem rozmawialiśmy o tym, że do końca nie wiemy, jak prowadzić kościół internetowy. Nikt nas tego nie nauczył.
Wszyscy są zdezorientowani. Nie wiemy, co będzie dalej. Ale jest odpowiedź. Tą odpowiedzią, tak jak zwykle, tak jak tego pierwszego dnia, jest Jezus Chrystus, nasz zmartwychwstały Pan. On chce dzisiaj przyjść do Twojego życia. Jeśli już jest tam obecny, to chce przyjść jeszcze pełniej, jeszcze bogaciej, z jeszcze większą mocą, z jeszcze większym objawieniem. A jeśli Go tam jeszcze nie ma, to otwórz swoje życie dla Niego, bo On ma dla Ciebie cudowny plan, cudowne zbawienie. I tak jak nie chce, tak jak nie chciał, żeby ci pierwsi Jego uczniowie zostali w tym swoim małym kącie świata, ale ich posłał, tak samo jestem przekonany, że Jezus nie chce, żebyśmy zostali raz na zawsze w swoim własnym kącie tego świata. Ta kwarantanna wcześniej czy później się skończy. Jacy z niej wyjdziemy i co potem będziemy robić, drodzy przyjaciele? Mam nadzieję, że jako kraj wyliżemy się z tej epidemii w miarę szybko, bez zbyt dużych strat. Ale moje pytanie jest takie, co zrobimy później? Czy zaczniemy znowu żyć dla siebie, gromadzić dla siebie, tworzyć sobie swoją strefę wygody? Czy znowu popadniemy w materializm? Czy będziemy chcieli doścignąć bogatsze kraje? Czy może wsłuchamy się w głos Jezusa, który mówi, jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. Ja chcę, żebyście pomogli innym krajom, dużo biedniejszym niż te, w walce z koronawirusem. Jeśli uporacie się z nim w swoim kraju, pamiętajcie o innych, pamiętajcie o biednych krajach w Azji, w Afryce, pamiętajcie o nich, pamiętajcie o obozach dla uchodźców. Tam są ludzie w potrzebie, biedni, którzy nie mają jednej tysięcznej rzeczy, którą wy teraz macie wciąż w tej kwarantannie. Pamiętajcie o nich. I drodzy przyjaciele, to nie jest jeszcze wszystko. Koronawirus to nie jest jedyny problem na tej ziemi. To jest bardzo poważny problem. Pandemia dotyka nas wszystkich i wierzę, że dzięki łasce Bożej poradzimy sobie z nim. Że Bóg okaże miłosierdzie temu światu, na które ten świat nie zasługuje i ta pandemia się skończy. Ale jeździłem trochę po świecie. Byłem misyjnie w różnych miejscach, w Azji, w Afryce. Widziałem biedę, jakiej nie sposób opisać słowami. Widziałem ludzi w potrzebach, znękanych życiem. Widziałem ludzi, którzy mogą w każdej chwili umrzeć na straszliwe choroby zakaźne, którzy mogą zostać zamordowani bestialsko przez prześladowców, którym grożą wojny domowe albo są w samym sercu wojny domowej. Problemów na tej ziemi nie brakowało przed koronawirusem i problemów nie będzie brakować, gdy sobie poradzimy z koronawirusem. I Jezus mówi do każdego z nas, ja was posyłam. Ja was posyłam z waszych tronów, z waszych wygodnych foteli, z waszych kanap, sprzed waszych telewizorów, sprzed waszych laptopów. Ja was posyłam, abyście poszli na ten świat i głosili Ewangelię temu światu. Zanieśli im nadzieję, pomagali biednym, ratowali chorych. Ja was posyłam, abyście nieśli przesłanie przebaczenia we mnie, odpuszczenie grzechów. Ja was posyłam i mam nadzieję, że z tej kwarantanny wyjdzie więcej ludzi wierzących i więcej ludzi wierzących, którzy są oddani Bogu, którzy będą słyszeli głos Boga, który mówi do nich, idźcie, ja was posyłam. Drodzy przyjaciele, mam nadzieję, że my pójdziemy, że nie zatrzymamy się w naszych domach, że nie będziemy żyć dla siebie. To życie jest zbyt krótkie, żeby żyć dla siebie. Trzeba żyć dla Jezusa, a Jezus mówi, ja chcę, żebyś żył dla innych. Ja ciebie posyłam. Nie wiem, co to w praktyce będzie znaczyło dla ciebie, ale jedno wiem, że Jezus na pewno chce cię posłać. On nie zapędził się teraz do tego domu, bo w ostatecznym rozrachunku Pan Bóg wszystko kontroluje. On cię nie zapędził do swojego domu, do tej kwarantanny, po to, żebyś wyszedł z niej taki sam albo gorszy. On zorganizował takie święta wielkanocne, abyśmy mogli wrócić do korzeni, przyjrzeć się temu, co wydarzyło się tego pierwszego dnia, w tę pierwszą Wielkanoc, z tą garstką ludzi, abyśmy mogli otworzyć nasze serca, nasze domy, dla zmartwychwstałego Jezusa, dla zmartwychwstałego Pana i zaczęli służyć żywemu Jezusowi i słuchać Jego słowa i być prowadzeni przez Jego Ducha i abyśmy zostali posłani przez Niego. Jestem głęboko przekonany, że Bóg chce to uczynić w naszym życiu, drodzy przyjaciele. Jedyne życie, jakie warto przeżyć na tej ziemi, to życie dla Jezusa. A życie dla Jezusa to jest życie dla innych. I chciałbym, abyśmy teraz, tak jak jesteśmy w naszych domach, gdy to nabożeństwo dobiega już do końca, wyciszyli się przed Panem
I chciałbym dać okazję każdemu z nas, abyśmy powierzyli nasze życie Chrystusowi. Możesz powiedzieć, ale ja już to uczyniłem. Tak, ale możesz uczynić to jeszcze pełniej, jeszcze szerzej. Możesz usunąć niektóre z warunków w tej umowie, którą podpisałeś. Panie, będę Ci służył, ale. Panie, będę Ci służył pod warunkiem, że. Usuń to z tej umowy. I niech ta umowa brzmi: Panie, będę Ci służył, kropka. Niech Twoja wola się dzieje w moim życiu. Także zachęcam, tam gdzie jesteście, pochylcie swoje głowy, zamknijcie oczy. Nie rozglądajcie się teraz, nie patrzcie na zegarki. Mamy wszyscy dużo czasu, jesteśmy na kwarantannie. I zachęcam do otwarcia serca dla Jezusa. I najpierw wezwanie kieruję do tych, którzy już wierzą, którzy wyznają Jezusa Chrystusa, wierzą w Jego odkupieńczą śmierć na krzyżu i wierzą w Jego zmartwychwstanie. Drodzy przyjaciele, módlmy się. Panie Boże, proszę Ciebie, przyjdź do mojego życia jeszcze pełniej. Objaw mi się na nowo, jeszcze szerzej. Chcę lepiej poznać Twoją miłość. Chcę jeszcze pełniej być Tobie oddany. Panie, poślij mnie. Chcę być jak Izajasz, który w roku śmierci króla Uzjasza, który był dla niego bohaterem, zobaczył bohatera bohaterów, chwałę Pana. I chcę być jak Izajasz i powiedzieć: oto jestem, poślij mnie. Panie, chcę usunąć z mojej umowy z Tobą wszystkie te warunki, które tam zamieściłem. I chcę powiedzieć Ci: Panie, należę do Ciebie. Chcę służyć tylko Tobie. Nie chcę służyć martwemu Jezusowi już więcej. Chcę służyć żywemu Jezusowi. I chcę, by moje życie wylało się jak ofiara dla innych na Twoją chwałę. Poślij mnie, Panie. Czy to będzie daleko, czy blisko, chcę iść, chcę być posłany zgodnie z Twoją wolą na moje życie. Panie, chcę wybaczyć, chcę się pojednać, chcę przyjąć Twoją łaskę. Panie, przyjmuję Twój pokój i chcę żyć nadzieją, jaką Ty dajesz. Chcę iść za barankiem, dokądkolwiek On mnie poprowadzi. Chcę słuchać Twojego głosu. Chcę mieć z Tobą bliską relację. Panie, pragnę wrócić do Twojego słowa jeszcze bardziej, poświęcać więcej czasu na to, by je czytać, je zgłębiać, je studiować, o nim rozmyślać, o nim rozmawiać, jego słuchać i je głosić, jego nauczać. Pragnę chodzić w Twoim duchu, w Jego mocy. Pragnę Twojego oczyszczenia w moim życiu. Przynieś, Panie, uzdrowienie dla mojej duszy, uzdrowienie dla mojego ciała, aby to ciało zaniosło mnie daleko, gdy mnie poślesz. Dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu. Dziękuję Ci, że Ty nigdy mnie nie zostawisz, ani nigdy nie porzucisz. Teraz chciałbym zwrócić się do tych spośród Was, którzy być może nigdy tak naprawdę swojego życia nie oddali Jezusowi. O tak, chodziliście do kościoła, może czasami coś przeczytaliście z Biblii, może daliście coś na ofiarę,
ale tak naprawdę Jezus, którego wierzyliście, był martwy. Nie mieliście Jego pokoju, nie słyszeliście Jego głosu, nie trwaliście w relacji z Nim. Nie macie pewności życia wiecznego. Jesteście zagubieni, sami próbujecie rozwiązywać swoje problemy. Próbujecie nawet pomóc Panu Bogu. Zwracam się do was. Otwórzcie swoje serca dla Jezusa. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Słowami modlitwy. Nie jakiejś wyuczonej, nie jakiejś regułki, ale prostymi słowami płynącymi z serca. Poukładanymi tak, jak umiecie. W tej modlitwie powinniście zawrzeć to, że wierzycie w Jezusa, że pragniecie przebaczenia grzechów, że chcecie Jego nowego życia, że chcecie za Nim iść, że powierzacie Mu swoje życie, że oddajecie Mu siebie, kontrolę nad sobą. I aby pomóc Wam zebrać myśli, ja teraz poprowadzę Was w takiej modlitwie. I możecie powtarzać razem ze mną, tak jak potraficie, tam gdzie jesteście. Drogi Panie Jezu, wyznaję, że zbyt długo wierzyłem w martwego Jezusa. Ale dzisiaj przychodzę do Ciebie, do zmartwychwstałego Pana. Jezu, przychodzę taki, jaki jestem. Zagubiony, zdezorientowany, zdezorganizowany, z poczuciem winy. Obciążony grzechem i winą. Proszę Cię, wybacz mi. Oczyść mnie z moich grzechów. Daj mi nowe życie, życie wieczne. Niech Twoja krew oczyści mnie z wszelkiego brudu. Pragnę należeć do Ciebie. Powierzam Ci moje życie, moją rodzinę, całą moją przyszłość i całą wieczność składam w Twoje ręce. Chcę być Twoim uczniem, chcę Tobie służyć, chcę podążać za Tobą przez resztę moich dni. Dziękuję Ci, że mnie przyjmujesz. Dziękuję Ci, że mnie wyposażasz i że mnie posyłasz. Jeśli zawołałeś do Pana w ten sposób, i zrobiłeś to szczerze, w prostocie serca, to zapewniam Cię, że Jezus zamieszkał w Twoim życiu. Jezus Cię nie opuści, Jezus będzie Cię prowadził. Karm się Jego Słowem, czytaj Pismo Święte, rozmawiaj o Nim z innymi chrześcijanami, rozmawiaj z Bogiem w modlitwie, słuchaj Jego głosu. On będzie Cię prowadził i będzie Ci objawiał coraz więcej z siebie. I nam wszystkim życzę mimo wszystko spokojnych, błogosławionych świąt. Drodzy przyjaciele, jestem głęboko przekonany, że ta kwarantanna to jest dopiero początek czegoś wielkiego, co Pan Jezus chce uczynić w życiu każdego z nas i w życiu naszego kraju i na tej ziemi. Ale ten początek musi się zacząć od nas, od naszych decyzji. Idźmy za Jezusem. Niech Bóg was błogosławi. Amen.